Hurra! Mogłeś różne etapy, a liczy się końcowy wynik. No bo jest to na pewno duże wyzwanie. Może dlatego, że tak rzadko pada gol? Bo to kopanie po kostkach? Bo czasami trafia się na trudnego przeciwnika i trzeba powalczyć o tę pracę jako jakiegoś dobrego gola. I bardzo cieszy, gdy już się ją znajdzie. Obejrzenie drugiego meczu. Mała rozrywka, a później do boju i kolejny mecz. No, zwyczajnie mobilizacja. Słuchaj muzyki. Dobry film. Odpoczynek na łonie natury. No ja zazwyczaj zamykam się w sobie, ale powtarzam, że następnym razem będzie lepiej. Oczywiście nieśmiertelne, Polacy, nic się nie stało. Mogę tego nie mówić? Gdyż zawsze ma rację. Zawsze wie, co zrobić. Masz go z tyłu głowy. Tak, jest naszym motywatorem i kontrolerem w jednym. I wie, kogo delegować do jakiego zadania. Wie najlepiej, co powinien zrobić pracownik, czyli piłkarz. Bez sensu. Bez wiary w to, że się wygra. Bez dobrej obrony, jak na przykład Pazdana. Łotu szczęścia. Bez pracy zespołowej. Chęć, zapał, energia. Bez umiejętności i dobrego planu. Bez piłki. Bez zgranego zespołu. I dobrego trenera. Szanuje się wzajemnie. Taki, który jak dobre małżeństwo rozumie się bez słów. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Każdy sobie ufa. Zna swoje plusy i minusy i się wspiera. Taka drużyna, w której można na sobie polegać. W każdej sytuacji. Chłopaki, nie wracajcie bez tego pucharu. Róbcie swoje. Dacie radę, jesteście dobrzy. Następną szansę macie za 4 lata, więc panowie, czyńcie swoją powinność. Dacie radę, chłopaki. Stać was na to. No ja wtedy krzyczę hurra. Hurra! Yes, yes, yes! Uhu! Ja generalnie nie krzyczę. Brawo! Udało się. Yeah! Mamy to! Aaaa!